Od dzisiaj w Opolu rozpoczęła się dezynfekcja przystanków autobusowych. Miasto stara się chronić mieszkańców przed wirusem na różne sposoby. Dezynfekcja, którą realizuje zakład komunalny w mieście Opolu, obejmie wszystkie wiaty przystankowe, czyli 250 sztuk. Akcja jest zaplanowana na dzisiejszy dzień do godziny 11, natomiast będziemy ją kontynuować także w dniach następnych, czyli w piątek i w sobotę. Warto zaznaczyć, że sama dezynfekcja jest bardzo krótkim i szybkim procesem, nieuciążliwym dla samych mieszkańców miasta. Co ważne, środek, który używamy, jest neutralny i dla ludzi, i dla zwierząt. Spokojnie też mogą być alergicy. Warto zaznaczyć, że środek, który używamy, jest sprawdzony w walce z koronawirusem w wielu państwach, więc mamy gwarancję jego skuteczności. Akcję będziemy powtarzać cyklicznie, mniej więcej w odstępach cotygodniowych. Im więcej działań prewencyjnych, tym większa szansa na pokonanie wirusa. Dlatego pamiętajmy, żeby wychodząc w miejsca publiczne, brać ze sobą maseczki i rękawiczki, bo w ten sposób chronimy nie tylko siebie, ale i innych.